Od kilku dni wprowadzone zostały zasady, nowe zasady bezpieczeństwa w związku z walką z koronawirusem. Tutaj na drogach, na ulicach nowotarskich pojawił się radiowóz, ale także i podległe komisariaty włączyły się w akcję. Funkcjonariusze podczas przejazdu ulicami puszczają nagrany komunikat. Zachęcamy do pozostania w domach, nie gromadzenia się, nie grupowania się, aby jak najbardziej zminimalizować to ryzyko zakażenia. Policjanci każdego dnia, wspierając służbę sanitarną, prowadzimy też kontrolę osób objętych kwarantanną. Tutaj sprawdzamy też, czy te osoby, które są w potrzebie, nie potrzebują jakiejś pomocy, tak? I jeżeli jest taka pomoc potrzebna, oczywiście informujemy odpowiednie instytucje i inne służby. Natomiast zwracają się do nas też osoby, które faktycznie potrzebują pomocy i tutaj kierujemy je do tych instytucji, gdzie tą pomoc mogą oczywiście otrzymać. Na początku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego pojawiły się telefony od oszustów, którzy chcieli wyłudzić pieniążki od osób starszych. Natomiast tutaj na naszym powiecie seniorzy są już na tyle świadomi, że żadna osoba nie dała się oszukać. Policja nadal zajmuje się łapaniem na przykład kierowców, którzy przekraczają tą dozwoloną prędkość. Należy zaznaczyć, że oprócz tych działań codziennych, tak, służbowych zadań realizowanych ustawowo prowadzimy te dodatkowe zadania w związku z koronawirusem. Jednak tutaj cały czas reagujemy też na osoby, które przekraczają dozwoloną prędkość czy popełniają inne wykroczenia drogowe czy przestępstwa. Nie mamy jakiejś nadmiernej ilości interwencji dotyczących niestosowania się do nowych zaleceń. Przy czym, no ja panu powiem tak, ludzie raczej się stosują, co zresztą widać, wystarczy sobie wyjechać na ulicę chociażby Zakopanego, które są opustoszałe. Wiadomo, że ci, którzy muszą się przemieszczać, czy do pracy, czy na zakupy, czy do apteki, czy dla po prostu tych, jak to jest tam określone w zarządzeniu, ważnych, że tak powiem, różnych spraw życiowych, załatwienia, no to po prostu chodzą, ale no generalnie raczej ludzie się stosują. Policjanci póki co głównie tutaj kładą nacisk na jakby informowanie i na po prostu egzekwowanie w ten sposób, żeby przypominać ludziom o tych ograniczeniach. Nie mamy żadnego zgłoszenia dotyczącego jakiegoś usiłowania oszustwa metodą na szeroko rozumianego koronawirusa. Wiemy, że takie próby gdzieś się pojawiały, bo nawet na stronie Komendy Głównej Policji było ostrzeżenie i my też takie ostrzeżenie umieszczaliśmy. Głównie to dotyczyło na przykład prób wyłudzania danych do bankowości, danych logowania do bankowości elektronicznej, na przykład poprzez jakieś umieszczanie fałszywych informacji o rzekomych, na przykład możliwości zapisów na szczepionkę, czy też dofinansowaniu do wyżywienia w ramach zwalczania epidemii. No różne tam były sytuacje, które próbowali oszuści wykorzystać. Natomiast jeżeli chodzi o powiat tatrzański, nie mamy informacji dotyczących, nie mam żadnego zgłoszenia dotyczącego usiłowania wyłudzenia pieniędzy czy próby oszustwa metodą na koronawirusa. Zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj.